Seria Assassin's Creed to jedna z najdłuższych i najbardziej dochodowych franczyz w historii gier wideo. Dość niepozorna część pierwsza w 2007 na tyle rozpaliła umysły graczy swoim niezwykle nietypowym światem przedstawionym oraz znakomitą mechaniką parkouru, że zdecydowano o stworzeniu sequelu. I ten dopiero szturmem zakotwiczył się w masowej jaźni graczy. I ta gra rozpoczęła cykl niemal 11 głównych gier tej serii oraz niezliczonych spin-offów. Cała ta historia to materiał na książkę, niezwykle ciepło przyjęta trylogia Ezio, później już chłodniej przyjęta trójka, następne eksperymenty w postaci Black Flag, który oddalał się od rdzenia rozgrywki tej serii, ale robił znakomicie inne rzeczy. Unity przez problemy optymalizacyjne został zbombardowany negatywnymi opiniami, mimo że po latach stwierdzono, że jest całkiem niezła. Syndicate już widocznie wytracał tempo, pokazał, że seria ta po prostu stała się nudna, nużąca, nie potrafiła mimo prób już tak wciągnąć graczy. Potem wielki reset i całkowita przebudowa modelu rozgrywki, rozpoczęta w Assassin's Creed Origin. Gra spektakularna i bardzo udana, jednak oddalająca się na tyle od tego, czym seria o asasynach była, że podzieliła graczy i wielu stwierdziło, że to już nie to samo, że to kolejne gry z otwartym światem i tyle. Mimo narzekań, każda nowa część sprzedaje się absurdalnie dobrze. Najnowsza Valhalla w tamtym roku pochwaliła się 20 milionami sprzedanych kopii. Czym jednak ta seria była? Co stanowiło jej rdzeń, tętno i duszę? Co sprawiło, że tyle milionów graczy fanatycznie pokochało te gry? Przygotowałem dla Was 6 powodów, które w mojej opinii stanowią klucz do odpowiedzi na to pytanie. Coś, co z pewnością wyróżniało tę serię od początku, to znakomity system poruszania postaci. W latach, gdzie innowacją w grach RPG była mechanika podskoku, w czasach, których zazwyczaj oferowały się nam liniowe lokacje usłane niewidzialnymi ścianami, w których memiczne były sytuacje, gdy nasz bohater potrafił pokonywać bogów, ale trafiając na drewniany płotek czy skrzynkę, to stanowiło na niego wyzwanie nie do przejścia. I tutaj cały na biało wychodzi Assassin. Odpalając go, można było wpaść w nie lada zdumienie. Ot, nagle postać niezwykle realistycznie się porusza, a do tego może wspinać się na niemal każdą budowlę, może wykonywać ruchy wyjęte z 13 dzielnicy, może ścigać się ze strażnikami po domach zgrabnie niczym kot. Do tego sama gra została zaprojektowana w taki sposób, by do wertykalnej eksploracji tego świata zachęcać. Gdzie nie spojrzeliśmy, tam mogliśmy wejść. Każdy zakamarek świata zapraszał do eksploracji. Samo wspinanie zresztą było niezwykle przyjemne i ustalanie najbardziej optymalnej trasy ucieczki to nieustanna mini łamigłówka, która nie chciała się nudzić. Każda gra z tej serii daje nam możliwość przeniesienia w czasie i często bycia świadkiem i prowodyrem kluczowych wydarzeń historycznych, jak rewolucja francuska, rewolucja amerykańska czy trzecia krucjata. Nagle nudne opisy z książek historycznych stają nagle przed naszymi oczyma. Wizualizują się, nabierają kształtu, zaczynają brzmieć i tętnić życiem. Nagle monumentalne budowle jak katedra Notre Dame, piramidy w Gizie, Akropol czy Koloseum nie są już tylko obrazkiem w atlasie. Nie są statycznym kadrem gdzieś w tle, ale możemy się na nie wspiąć. Możemy często wejść do środka, możemy doświadczyć ich multimodalnie, prawie każdym zmysłem. Każdy, kto chociaż trochę interesował się historią, może stać się świadkiem. Marzenie staje się rzeczywistością. Do tego twórcy za każdym razem starają się robić coraz bardziej dokładną konsultację historyczną. W grze możemy czytać gęste opisy najważniejszych zwiedzanych zabytków. Słynne miasta tworzone są według wiedzy specjalistów. Seria ta wytworzyła nawet formę turystyki cyfrowej. Ludzie potrafią włączać te gry nie po to, by w nie grać, ale tylko po to, by je eksplorować, zachwycać się tym, jak kiedyś świat wyglądał. Zresztą słynna jest anegdota, kiedy to po tragicznym pożarze katedry Notre Dame skorzystano z niezwykle dokładnych cyfrowych skanów tej katedry, stworzonych na potrzeby Assassin's Creed Unity. Do tego często w toku fabuły pomagają nam postaci znane z kronik historycznych. Możemy współpracować z samym Leonardo da Vinci, Niccolo Machiavelli, Sulejmanem, Waszyngtonem, Arystotelesem czy Czarnobrodym. To za każdym razem działa i możemy we własnej głowie zetrzeć naszą wizję tych historycznych figur z wyobrażeniem scenarzystów gry. Tak się powinno uczyć historii, nie wkuwając daty, ale rozpalając wyobraźnię za pomocą wirtualnych światów. Z
tym bywało różnie, ale postać Altaira i Ezio z pewnością były znakomicie napisane. I oni ustalili poprzeczkę, do której w późniejszych częściach próbowano doskoczyć. Zwłaszcza Ezio, z którym możemy się utożsamiać przez trzy osobne gry, którego śledzimy od narodzin do śmierci, widzimy zmianę z butnego dzieciaka, korzystającego z życia pełnymi garściami do pełnego refleksji mędrca, próbującego zmierzyć się z brzemieniem, które nadali mu ci, którzy byli przed nami, oraz chęcią założenia rodziny i znalezienia miejsca, które nazwie domem. Później były postaci jak Connor, który okazał się dość drętwy, Edward, który znowu bardzo się scenarzystom udał i wiele, wiele innych, zazwyczaj przynajmniej dobrze napisanych postaci, z którymi dało się utożsamić i dzielenie z nimi doświadczenia danych epok historycznych stanowiło ważny aspekt tej serii. Od drugiej odsłony seria ta również zaczęła imponować niezwykle dynamicznymi sekwencjami akcji. Wcielając się w coraz kolejne historyczne postaci, wrzuca się w nas sceny jak z filmów z Jamesem Bondem. Planując kolejne zabójstwa, sięgamy po renesansowe wynalazki Leonarda, uczestniczymy w pościgach wozów konnych, albo stajemy w pościgach parkurowych poprzez najpiękniejsze budowle, jakie stworzył człowiek. Stajemy na czele armii, strzelamy z armat, kierujemy statkami, każda z części ma przynajmniej jedną misję, która nas wgniecie w fotel swoją dynamiką i możemy znaleźć w nich to, czym tak szczyci się choćby seria Uncharted. Nagle możemy być świadkiem i prowodyrem spektakularnych sekwencji, które niegdyś tylko oglądaliśmy na szklanych ekranach telewizorów. Zatrudnienie legendarnego kompozytora Jespera Kidda do tej serii to z pewnością była jedna z najlepszych decyzji twórców tych gier. Muzyka tutaj po prostu powala, jest doskonała w każdym calu i do dzisiaj odpalając takie kawałki jak Ezio Family. Albo Enter the Animus. Czy główny temat z AC Revelations. Momentalnie przenoszę się setki lat wstecz i znowu wyobraźni mknę po dachach tych pięknych, historycznych miast. No i ostatni, według mnie najważniejszy punkt, bo ta powoli odkrywana tajemnica odwiecznego konfliktu Templariuszy z Assassinami oraz odkrywania mrocznych zakamarków firmy Abstergo to kręgosłup, na którym zasadza się cała chęć poznawania kolejnych gier. Najlepiej szafowała tym część pierwsza, kiedy to wrzuceni w szklane ściany jakiejś gargantuicznie bogatej korporacji próbujemy razem z Desmondem dowiedzieć się, co się dzieje i za pomocą Altaira słyszymy o jakichś artefaktach, o walce o rząd dusz, o pamięci genetycznej, która odczytuje maszyna zwana Animusem. O tym, że firma Abstergo od wieków stoi za wszystkim, co zmieniło świat. Dowiadujemy się o rasie Isu, tych, którzy byli przed nami, skatalogowanych jako Homo sapiens divinus, stworzeń podobnych nam, żyjących tysiące lat temu, władającej niezwykle nowoczesną technologią, która zaprojektowała ludzi na swoje podobieństwo, aby dla nich niewolniczo pracowali.
Od tej rasy wywodzą się wszystkie starożytne wierzenia i dzięki ich artefaktom, które dotrwały do czasów teraźniejszych, czyli fragmentom Edenu, nasza cywilizacja mogła się rozwijać. Dzięki tym artefaktom firma Abstergo stała za odkryciem maszyny parowej, samochodu, procesora, telewizji i wszystkich innych kluczowych dla ludzkości wynalazków. Powoli, puzzle po puzzlu, z każdą częścią odkrywa się przed nami kolejne skrawki tego dziwacznego świata. Takie zespolenie fikcyjnego świata z naszym prawdziwym, nawiązującym do wielu teorii spiskowych, bardzo wzmaga immersję. Postaci, które znamy, o których czytaliśmy w książkach, okazują się działać w imię templariuszy, za pomocą fragmentów Edenu. Chcą zyskać kontrolę nad ludzkimi umysłami. Asasyni od początku próbują udaremnić ten plan, tak od tysięcy lat dwie strony konfliktu balansują, raz wygrywają jedni, raz drudzy. Uwielbiamy takie historie o pradawnych artefaktach, spiskach, starożytnych rasach. Nie bez powodu takim sukcesem cieszy się seria o Indianie Jonesie, Star Warsy mają takie wątki, seria Skarb Narodów, Kod Da Vinci. Uwielbiamy to, lubimy wierzyć, że gdzieś za szarą zasłoną zwykłej rzeczywistości kryje się jakaś magiczna tajemnica, jakieś ukryte znaczenie tego, co się dzieje od wieków. Tym właśnie w sposób perfekcyjny pierwsze części Asasynów nas nęcą i to stanowi rdzeń i napęd dla wyobraźni graczy. Gry te zresztą znakomicie budowały narracyjne napięcie w pierwszych odsłonach i takie sceny jak odkrycie krwawych symbolów na ścianach Abstergo. Boże! Wygląda jak... Czy to krew? Kogo oni tu wcześniej trzymali? I co się z nimi stało? Ciekawe, co to znaczy? Rozmowa Ezia z Minerwą, która nagle zamiast do Ezia odzywa się bezpośrednio do Desmonda. Your minds were not yet ready. Still not. Maybe never. No matter. You may not comprehend us, but you will comprehend our warning. You must. None of what you are saying makes sense. Our words are not meant for you. Scena w krypcie Altaira, gdzie po setkach lat Ezio wreszcie może się z nim pożegnać i powiedzieć legendarne. To były znakomicie napisane historie, obrazy, których osobiście nigdy nie zapomnę. Do tego tajemnice tego świata wprost perfekcyjnie podawano poprzez zagadkowe sekwencje obiektu 16, który powoli, kawałek po kawałku tłumaczył, czym Abstergo jest i jak wpływało na praktycznie wszystkie kluczowe wydarzenia w historii świata. Dzisiaj ta seria jest już czymś całkowicie innym niż była na początku. Ostatnia trylogia to typowe gry akcji z otwartym światem, które zerwały z rdzeniem rozgrywki na tyle, że trudno w nich odczuć, że nadal gramy w serio skrytobójca. To wielkie piaskownice, gdzie wrzuceni w daną epokę historyczną możemy cieszyć się przepięknie zaprojektowanym światem. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, jak widać po sprzedaży gracze polubili taką formułę. Trudno przy takiej ogromnej ilości tytułów zachować świeżość rozgrywki, dlatego zmiany są konieczne. Medium gier jest tak dynamiczne, że wymaga ciągłych rewolucji. Osobiście jednak twierdzę, że dało się to zrobić subtelnie i przy ostatnich odsłonach można by dodać, że to bardziej gry z tego uniwersum. Coś będącego obok, no ale wiadomo, seria ta już na tyle wpiła się w masową jaźnię graczy, że trudno z takiego tytułu zrezygnować. Osobiście jednak fanem ostatniej trylogii nie jestem, bo te gry po prostu są dla mnie zbyt ogromne i wytraca się przez to ich narracyjne tempo. Nie potrafię się tak zaangażować w tamte postaci. Bardzo trudno zrobić grę na setki godzin z angażującą fabułą. I po takich grach jak Wiedźmin 3 czy Red Dead Redemption 2 ma się trochę wrażenie, że gramy w produkt narracyjnie o kilka klas niższy. No ale to moje odczucie. Cieszy mnie, że mimo to miliony graczy rewelacyjnie się przy tych grach bawią. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć fenomen pierwszych odsłon, to stworzyłem rozbudowane analizy pierwszej części i całej trylogii Ezia, gdzie scena po scenie rozbieram te gry na czynniki pierwsze, bez bawienia w półśrodki, stąd ich duża długość. Serdecznie do nich zapraszam, sam wróciłem do pierwszych odsłon po bardzo długim czasie, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak dobrze się te gry zestarzały, zwłaszcza pod względem narracji. Jak chcecie tylko sobie przypomnieć ich fabułę, to macie szybkie skróty, co się w tych grach działo na kanale.
Zbliżający się Assassin's Creed Mirage obiecuje nam powrót do korzeni. Samą stylistyką nawiązuje do części pierwszej, znowu odwiedzimy Masyaf. Gra też będzie znacznie krótsza. Czy jest to serii potrzebne? Czy będzie to tylko pusta gra na nostalgii graczy? To się okaże 5 października.